po śmierci pewnej starszej kobiety, która nie miała męża, nie miała potomstwa, zostawiła po sobie jakiś niewielki, skromny domek. Jej krewni stwierdzili, że aby uniknąć jakichś nieporozumień przy podziale spadku, postarają się sprzedać wszystko, cokolwiek po owej krewnej pozostało. To były przede wszystkim rzeczy, które były po prostu zgromadzone w jej domu, w jej mieszkaniu. Ogłosili termin, dali informację, że każdy, kto zechce cokolwiek z tych rzeczy sobie wybrać, nabyć, będzie mógł w określonym czasie to uczynić. I rzeczywiście była grupa osób, które w wyznaczonym terminie przybyły, aby obejrzeć owa pozostawione po tamtej starszej kobiecie rzeczy. Jedna z kobiet, która znajdowała się w tej grupie, obejrzała szczegółowo wszystkie pokoje, wszystkie rzeczy, które tam były zgromadzone. Długo to trwało. W końcu wyszła z pustymi rękami i akurat w drzwiach do owego domu spotkała się ze swoją znajomą, która dopiero przyszła, aby także rozejrzeć się wśród tych rzeczy wystawionych na sprzedaż. Ta, która przybyła, po przywitaniu stwierdziła: no ty już to wszystko obejrzałaś, czy w takim razie znalazłaś tam coś ciekawego? Na co ta wychodząca już z owego mieszkania kobieta stwierdziła, że nie warto było przychodzić, że to same rupieci, śmieci, coś zupełnie pozbawionego jakiejkolwiek wartości. Na co ta przechodząca stwierdziła: no spróbuję i ja. Poprosiła, żeby przyjaciółka chwilę na nią poczekała. Weszła do domu także, przeszła wszystkie pomieszczenia i nie trwało to wcale zbyt długo, kiedy także pojawiła się w drzwiach, ale z rozpromienioną uśmiechem twarzą i trzymała z dumą w rękach nabyty przed chwilą piękny krucyfiks, na którym został misternie przedstawiony wizerunek umierającego Chrystusa. Nie posiadała się z radości i pokazywała kolejne szczegóły owego nabytku, podziwiając kunszt rzeźbiarza, podziwiając jak wielkie dzieło sztuki w tym skromnym mieszkaniu starszej kobiety udało jej się znaleźć. I kiedy tak pokazywała ze wszystkich stron rozmówczyni ów krucyfiks z pasją Pana Jezusa, przechodził w pobliżu ulicą młody chłopiec prowadzony gdzieś przez swoją mamę. Ten, widząc pokazywane z taką jakąś pieczołowitością krzyż, zatrzymał się, popatrzył i zaczął płakać. Na co jego mama zdziwiona zapytała, co się stało, a wtedy chłopiec stwierdził: pomyśl, mamusiu, jak bardzo musiał cierpieć Jezus, który na tym krzyżu umierał. Trzy osoby, które oglądały ten sam krzyż, ten sam wizerunek Chrystusa. Jedna nazwała to śmieciem, rupieciem. Druga owszem doceniła jego wartość, ale wyłącznie w kategoriach dzieła sztuki. Dopiero ten mały chłopiec potrafił w tym krzyżu odkryć znak nieogarnionej miłości Boga do człowieka. Miłości, która nie cofnęła się nawet przed tak wielkim cierpieniem. Miłości, która potrafiła serce tego chłopca poruszyć i doprowadzić go do łez. Dzisiaj, kiedy kończymy przeżywanie w naszej wspólnocie parafialnej obecność wśród nas krzyża, przy którym, który ściskał w ręce święty Jan Paweł II w czasie Wielkiego Piątku, krótko przed swoją śmiercią, kiedy na zdjęciach z tamtej sceny widać było, jak z jakimś wielkim przejęciem papież ten krzyż traktował, zresztą jest to dość wiernie przedstawione na tym obrazie, które mamy tutaj przed oczami. To jest dobra chwila, aby zadać sobie pytanie, jak my patrzymy na krzyż Chrystusa. Informacja o tym, że odbywa się peregrynacja, była
szeroko dostępna. Wszyscy ci, którzy jakoś są związani z parafią, którzy śledzą to, co tutaj się dzieje, informacje o tej peregrynacji mieli dostępne już bardzo dawno, razem z informacją o misjach świętych. I można się cieszyć, że jest grupa ludzi, grupa parafian, może także i gości, którzy przybyli tutaj do tej świątyni, aby adorować ten krzyż, aby wpatrując się w niego, przypominając sobie te treści, o których on nam mówi, podobnie jak w przypadku chłopca z tamtej opowiedzianej sceny. Dobrze, że znalazły się osoby, które czuwały wczoraj aż do późnego wieczora, które także dzisiaj w tym miejscu się pojawiły, aby z tej obecności tego pięknie wykonanego krzyża także skorzystać. Dobrze, że teraz tutaj jesteście, aby wspólnie, uroczyście ten czas peregrynacji zakończyć. Ale wiemy, że bardzo, bardzo wielu ludzi, także w naszej parafii, nie tylko na sam fakt peregrynacji, ale na to wszystko, co kryje się za symbolem krzyża, jest także dzisiaj obojętnych. Może i oni podpisaliby się pod słowami tamtej kobiety, że krzyż to tylko rupieć, to tylko bezwartościowa rzecz, która w domu, w życiu mogłaby co najwyżej przeszkadzać. I tak naprawdę można tylko współczuć ludziom, którzy w taki sposób patrzyliby na Chrystusa. Nie brakuje i dzisiaj także w naszym środowisku ludzi, którzy jakoś obecność krzyża doceniają jako część tradycji, jako źródło wzruszeń przy takiej czy innej uroczystości, jako coś, co zapewnia piękną oprawę dla jakichś ważnych wydarzeń w życiu człowieka, czy to w momencie narodzin, czy okazji chrztu, wtedy, kiedy wkracza się w dojrzałość w sakramencie bierzmowania, przy ślubie, pogrzebie. Ale bywa, że dla tych ludzi ten krzyż to raczej element dekoracji. Nie bardzo treści związane z tym symbolem bywa, że ci ludzie biorą sobie do serca. Oby było jak najwięcej takich, dla których ten krzyż staje się znakiem zbawienia. To, o czym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu z Księgi Liczb. Tam czytamy o tym, że Pan Bóg posłużył się symbolem. Kazał wtedy, kiedy naród wybrany wędrował przez pustynię do ziemi obiecanej, kiedy tak wielu z nich się buntowało wobec Boga, Mojżesza, kiedy ciągle sentymentem wypominali, że lepiej by im było pozostać w niewoli egipskiej, kiedy Pan Bóg już zapewnił im pokarm i napój, bo dał już i mannę do jedzenia, i wodę do picia, a ten lud ciągle był niezadowolony, czy ciągle szemrał. Zesłał więc Pan Bóg na lud węża o jadzie palącym, które kąsało ludzi. A kiedy ci, jakby wstrząśnięci sytuacją, zrozumieli swój błąd i prosili, aby Pan Bóg oddalił od nich to nieszczęście, Pan Bóg kazał sporządzić miedzianego węża, umieścić go na wysokim palu. A wtedy, jak czytamy, każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Wiemy, że to nie miedziany wąż miał w sobie moc uwalniania od śmierci. Moc miała więź z Bogiem, wyrażona w zaufaniu, w tym, że w momencie ukąszenia, zgodnie z Bożym poleceniem, jakby tę wiarę, to zaufanie do Pana Boga wyrażano przez to, że spoglądano na ów wizerunek miedzianego węża. Nie sam przedmiot, ale Pan Bóg. Pan Bóg, do którego człowiek zwraca się w swoim sercu, ma moc uwalniania od śmierci, ma moc przemieniania naszego życia, ma moc wspierania nas w walce ze złem, nieszczęściem, śmiercią wszelkiego rodzaju. Kiedy wspominamy postać świętego Jana Pawła II, on potrafił doskonale docenić rolę także symboli. Pamiętamy, myślę, w większości
pielgrzymki Ojca Świętego do naszej Ojczyzny, także tę, kiedy On modlił się u stóp Giewontu i tak pięknie mówił o znaczeniu tego krzyża zbudowanego na wysokiej górze. Wspominał, że to właśnie po to, wtedy jakby cała pielgrzymka wyruszyła z Zakopanego, potężna grupa ludzi, każdy niosąc gdzieś tam w rękach czy na plecach fragment konstrukcji, aby wspólnymi siłami postawić na Giewoncie ten znak, którym cieszymy się aż do dzisiaj, już ponad 100 lat. Po to, aby był dla okolicznych mieszkańców, także naprawdę z daleka, bo ten krzyż rzeczywiście można zauważyć z dużej odległości, znakiem przypominającym o mocy Pana Boga, o Jego miłości, która nie cofnęła się przed ofiarą z samego siebie na krzyżu, ofiarą, która jest skutkiem naszych grzechów, a która jest wyrazem największej miłości Boga do człowieka. W tych dniach, kiedy i my gromadzimy się przy krzyżu, chcemy taką właśnie wiarę, takie zaufanie do Pana Boga, takie patrzenie na krzyż w naszych sercach odnowić. Chcemy, aby za każdym razem, kiedy ten krzyż będziemy mijali, gdzieś przy drodze, może w naszych mieszkaniach zawieszony na krzyżu, wtedy, kiedy go zobaczymy zawieszony na szyi naszej czy innych ludzi, warto, aby to były te momenty, które przypominają nam o Bogu i Jego miłości. O tym, że w tym krzyżu jest nasze zbawienie, to znaczy w Bogu, który kocha nas aż tak bardzo. W Bogu, którego możemy opuścić, ale jak pytał papież święty Jan Paweł II, czy można Bogu powiedzieć nie? Można, ale w imię czego? Czyż nie, czyż odrzucenie tej Bożej miłości jest, czyż nie jest najgorszą decyzją życiową, jaką człowiek może kiedykolwiek podjąć? My chcemy dziękować za to, że dana jest łaska wiary, że potrafimy tę miłość Pana Boga dostrzec. Dziękujemy za tych, którzy wychowali nas w wierze, jako rodzice, chrzestni, dziadkowie, krewni, którzy wspierali nas w tym trwaniu przy Panu Bogu, jako kapłani, katecheci, może inne jeszcze osoby. I chcemy prosić, abyśmy i sami umieli przy tym krzyżu trwać, ale także chcemy prosić o pomoc, abyśmy umieli być orędownikami, tymi, którzy głoszą krzyż w tych środowiskach, do których Pan Bóg nas posyła. Abyśmy nie tylko my, ale i inni umieli docenić miłość Pana Boga. Miłość, która jest w stanie poruszyć nasze serca, która potrafi wycisnąć ze wzruszenia, ale i przywrócić uśmiech na twarzy człowieka dotkniętego cierpieniem czy innym jeszcze nieszczęściem. O takie otwarcie na Chrystusa umierającego na krzyżu chcemy w tej mszy świętej modlić się dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Niech będzie ta Eucharystia czasem dziękczynienia za łaski, które od Pana Boga otrzymaliśmy. Niech będzie czasem wołania o pomoc, byśmy pozostali wierni krzyżowi, byśmy także byli, umieli być Jego świadkami. Amen.